Nidzica rozbudowuje się. Władze zgodnie ze swoimi założeniami stawiają na rozwój infrastruktury sportowej. Na początku kadencji przyjęliśmy sobie pewne założenia, że będziemy inwestować w sport szkolny. Wybudowaliśmy dwie sale na terenach wiejskich. W tej chwili budujemy salę gimnastyczną przy szkole podstawowej numer 2. Według danych ministerialnych mogła być to sala 12 na 24, my robimy 14,5 na 26,5. Taki wymiar hali uwarunkowany jest bowiem otaczającym ją terenem. Jeśli miałaby być ona większa, wymagałoby to usunięcia drogi przeciwpożarowej oraz powstałego już orlika. Oprócz nowej hali planowane jest także pierwsze pełnowymiarowe sztuczne boisko w powiecie nidzickim. Mam nadzieję, że wszyscy sportowcy, którzy interesują się piłką nożną, będą zadowoleni, ale również kibice. Boisko będzie oczywiście troszeczkę komercyjne, dlatego że chcemy, żeby na koszty utrzymania zarobić, a w związku z tym, że to będzie jedyne boisko, więc zapotrzebowanie na pewno będzie ogromne. W przyszłości myślimy o tym, żeby zadaszyć to boisko balonem, ale to jest przyszłość. Władze miasta liczą, że uda się uzyskać dofinansowanie, co oczywiście pomogłoby w realizacji inwestycji. I oby tak się stało. Rozwój infrastruktury sportowej sprawi, że korzystający z nowych, dobrze wyposażonych miejsc będą mieli perfekcyjne warunki do aktywności.